Witam Was, ukochani, w woli Bożej, na kanale Echo Boga Fiat, na kanale, który wziął sobie za cel głoszenie, mówienie o największym z darów, jaki Bóg może ofiarować nam ludziom, który ofiarował nam. Jest to dar życia w woli Bożej. Dar życia w woli Bożej, który zawiera wszystkie dary, wszystkie duchowości. A my będziemy się łączyć teraz w cyklu nauki modlitwy w woli Bożej. Ja mam na imię Ewa i będę Wam towarzyszyć w tej nauce. A prowadzić nas będzie sługa Boża Luisa Picaretta. Nazwana przez Jezusa małą córeczką woli Bożej. To jej właśnie Jezus objawił dar życia w woli Bożej w 36 księgach nieba. To właśnie dzięki niej, tej najmniejszej z najmniejszych, możemy teraz uczyć się. Modlitwy w woli Bożej. Ukochani, co jest nowością w tej modlitwie? Bóg chce, byśmy stali się tacy jak On, podobni do Niego. Bóg kiedyś się stał jednym z nas, by nas przemienić w siebie. I Bóg pragnie, Abyśmy żyli z Nim w doskonałej wspólnocie życia, byśmy mogli wypowiedzieć te same słowa, które Jezus wypowiedział do Ojca: Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. To jest Jan 17, 10 werset: Bóg pragnie, byśmy miłowali i to miłowali Go Jego własną miłością. Miłowali go Jego własną wolą, tak aby nasza wspólna wymiana miłości nie była niesprawiedliwa. Dlatego też, widząc, że nasze serca, nasza wola sama z siebie nie jest zdolna miłować, nie jest zdolna do niczego i nie jest zdolna miłować w sposób boski. Pragnie przekazać nam obecnie dar swojego własnego serca, swoją uwielbioną wolę, dar serca trzech osób boskich, tak abyśmy mogli żyć z Bogiem, Jego życiem, brać udział w Jego dziełach oraz miłować tak, jak miłują trzy osoby boskie. Ukochana siostro, ukochany bracie, zapraszam Cię do wspólnej podróży nauki, modlitwy, życia w woli Bożej, krok po kroku, tak pomalutku, tak prosto. Ta nauka modlitwy i. Nauka, daru życia w woli Bożej nie jest tylko dla osób duchownych. Ona jest dla nas, zwykłych ludzi, codziennego życia, dla nas, takich szaraczków, którzy nigdy nie studiowali teologii, ale pragną co pragną kochać kochać Boga. Pragną być ukochane przez niego i pragną żyć Jego życiem, Jego wolą. Pragną, aby słowa codziennej modlitwy, ojcze nasz, przyjść królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja, spełniły się już tutaj, w tej chwili, w naszym życiu, abyśmy mogli nauczyć się żyć życiem nieba na ziemi. Ukochani, zapraszam Cię. To jest najpiękniejsze zaproszenie, bo to jest. Nie ma piękniejszego. To jest zaproszenie Boga do życia w Jego woli. A co to znaczy, może jeszcze nie wszystko rozumiesz. Ale Pan Bóg poszerzy Twoje serce. Wystarczy, że zapragniesz. Pragnij. I na zakończenie dzisiejszego odcinka proszę Cię, wzbudź sobie pragnienie. Powiedz, Panie, ja nie rozumiem, ja nie wiem, ale to mnie w jakiś sposób zachwyca i dlatego pragnę, ja pragnę poznać modlitwę w woli Bożej. Pragnę nauczyć się życia Twoją wolą. Rozszerz moje serce. Fiat.